Cześć, witam. Akcja sadzenia ziemniaków, czas start i czas się z tym uwijać. Jak dobrze wiemy, jest to trochę temat spóźniony u mnie przez różne akcje, modernizacje itd. itp. Szkoda, że nagrywam materiał jeszcze przed wypuszczeniem odcinka wstecz i nie mogę się odnieść do tego, co i jak tam ciekawego napiszecie, żeby podyskutować. No trudno, życie. Szybki komunikat, bo zawsze zapomnę o tym powiedzieć. Drodzy widzowie, ostatniego czasu nie odbieram, nie odzwaniam do Was, kiedy dzwonicie do mnie. Nie odpisuję na maile, ponieważ jak widzicie, nie ma kompletnie na to czasu, nie mam nawet czasu tego wszystkiego odczytać. Do tego jeszcze też piszecie do mnie z poradami, nie poradami. Ja to wszystko no, rozumiem, że chcecie się tam z czymś upewnić, czegoś dowiedzieć, ale nie jestem w stanie tego zrobić przy ostatnim właśnie okresie czasu, bo za duże Kongo. Praca od 6 do 22, 24 godziny, nawet i dalej jak po północy w ostatnim tygodniu. Za duży Meksyk i na ten moment no nie dam rady się z Wami w ogóle kontaktować, bo nie mam jak, nie mam kiedy, tak? Więc przepraszam z góry za to. Mam nadzieję, że w następnych dniach trochę sytuacja się uspokoi. Choć nie sądzę, ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Tak więc na razie kontakt ze mną jest utrudniony, wręcz ograniczony. I z takich komunikatów to by było na tyle. Sadzenie ziemniaków już poszło w ruch. Tu za domem mamy już część posadzoną. Teraz palimy ciągnik i startujemy dalej. Zasypujemy sadzarkę. Z kwestii takich technicznych to gdzieś tu tam jakiegoś korzonka przyciągnąłem. Z kwestii takich technicznych to jak na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Rydełka ustawione jak należy. Do tego jeszcze muszę za każdym teraz przypięciem sprzętu, kiedy jest nawigacja, bardzo mocno i ciasno spinać na wszystkich uwiesiach. Tak to zawsze na odciągach dawałem trochę sobie luzu, że w razie takich korekt ręką, to ta sadzarka tak nie szła sztywno, tylko lekko tak, wiadomo, jedno do drugiego się kasowało i wychodziło mi to również prosto. No i na razie tyle, tak? Bierzemy fadromę, zasypujemy furmankę do pełna i trzeba działać. I dojeżdżamy na drugą już działeczkę. Czujnik optyczny nadchodzi, czyli wszystko wiadomo. Moment, muszę opuścić sadzarkę. Tutaj. Czujnik zainstalowany. Pomachaj. I można jechać. Na początek co? A właśnie, zaraz trzeba uruchomić nawigację. Ogólnie to jest naprzeciw mojego gospodarstwa. Jak przez ulicę są domy, to za tymi domami. Tam naprzeciwko jest dom, gospodarstwo. I tam już przez bramę u sąsiada tata przejechał padromą przez podwórko, bo jest brama wyjazdowa do tyłu. I tam już, o, widać worek w oddali. Zaopatrzenie surowcowe już jest, ale sadzarka jest zasypana. Zanim wystartuję tutaj, to pomyśleć jak to rozplanować. No za dużo to nie mam co tutaj czarować i kombinować, tylko trzeba się zatrzymać i czekamy aż, o, widać mnie chwilowo. Paluszków nie widać i czekamy aż system wystartuje. Wszystko wystartowało. I teraz kawałek trzeba ujechać do przodu. Dobra. Czekamy na pełen zasięg satelit, internetów itd. itp. I tutaj ponownie tutaj trzeba zrobić nowe pole, nowe
Tu akurat ta działeczka nazywa się za gminą. A dlaczego? Bo tam stoi urząd gminy. I tak tutaj sobie nazywamy tą działkę. Zastosowane gitara. Teraz rysujemy linię. Na początek moja nawigacja. Rysuję linię. Dobra. No i mamy gotowe całe ustawienie ścieżek i prowadzenie. Powiem wam, na takiego laika jak ja i na takiego z tym podejściem co ja, że tak powiem, to jakoś to jest w miarę proste i czytelne. Dobra, ustawiony i biegi mamy. Zgniluchy na dół. Działka, żeby tak robić. O, patrzcie, cyk. Elegancko. Ale chwilę można. I ładnie zasypuje. Czujnik optyczny czuwa. I zobaczcie, teraz tak. Ta ziemia skruszona broną przysypuje ładnie ziemniaczki, czyli jest ta rozmielona w środku redliny.
Tu na wierzchu mamy jeszcze trochę bryły, bo wiadomo, spod spodu, gdzie głębiej wyciąga, sięga rdełko. I te bryły z zewnątrz załatwi formownica. I będzie bajeczka, drodzy widzowie. I o to mi się rozchodziło. Ciężka ziemia, mocno ciężka. BHP jak zawsze. Jak tam idzie? Dobrze idzie, nie? No i gitara. No powiem tak, nawigacja VS Łukasz 1.0, jak na początek. No jakby nie patrzeć, no. Robi to robotę. Panie, przepust był. Trochę ciekawszych ujęć teraz mogę porobić. Bo tak to zawsze nie było jak. Czekamy, może ten Igor z dronem jeszcze dotrze. No i teraz mamy jeden przejazd. Tu będzie jeden i tu będzie jeszcze jeden. Tu akurat wracałem, żeby się zasypać. No i co? I jak wyjeżdża, zawraca, trafia co do centymetra, co do redełka. Tak, to ja bym w życiu nie zrobił sam. No, nie będę tutaj się czarował. Ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale przechodzi. No, gadżet dobry jest, bez dwóch zdań. Tu formownica od razu powinna wjechać, bo to jak się zesnie, to znowu będą bryły. Aczkolwiek popaduje. Raz na jakiś czas to u mnie popaduje, tak więc na razie się nie martwię. Może będzie wilgotno, to nie będzie tak źle to zrobić. Nie ma to jak popatrzeć na swój ciągnik pracujący w polu, gdzie większość czasu spędza się w nim i za jego sterami niż wokół niego. Wiecie, o co chodzi. Ale ono ładnie chodzi. Tfu, tfu.
chleb mu się zrobił. Jedzie kozak z dwoma workami. Tata robi dzisiaj w dostawie, w zaopatrzeniu. Złapał dwa na raz i leci.
kurwa poracha. Zawsze musi być czymś poracha. Brakło towaru. Zabrakło mi ziemniaków. Zostało no dosłownie no taki nieduży pasek. Może wam się wydawać, że duży, ale w przeciwieństwie do tamtej strony, no to nieduży pasek. No raptem może 2 tony mi brakuje. No i super. Na sam koniec ostatni pasek. Myślałem, że wystarczy. Jestem w ostatnim chyba sadzącym. Prawdopodobnie nikt nic nie ma już. No i jesteśmy, że tak powiem, ładnie w dupie. Kurde. 4, 8, 16, 20. No już dalej bym musiał się przejść, bo tak po bronach, po przejazdach broną aktywną liczę. No ale tu nie jest długi odcinek, tak? Tu jest zaraz koniec, tu jest koniec. No kurde! Ile tu zostało? 70 arów? Góra. Do końca też nie dojadę. Szymon tu przerzuca, zaraz mu pomogę. Aj! No będę coś szukał, najwyżej jadalnym dosadzę. No i potem co ja zrobię z tym jadalnym? Może frytkowy gdzieś znajdę. Trochę większa zawartość skrobi. No życie, mam za swoje. No i u pana Rysia na polu też jest gleba mocna. Jo, bardzo mocna wręcz. Teraz tak, pasowałoby to od razu przyjechać formownicą zrobić, ale tak jak mówiłem prędzej, trochę popaduje, pokropuje, może uda się to tak wstrzelić w deszcz albo po deszczu i uformować. I patrząc tu na to teraz, zaraz wam pokażę, jak tylko dojadę do domu, bo już oczywiście zjeżdżam, zaraz wam pokażę, jak wygląda ziemia u mnie. Mimo że to jest wszystko podobna klasa, to jest też trójka u pana Rysia, to jest też wszystko w jednym ciągu tych dobrych ziem, które tutaj są u mnie w okolicy, to ja już widzę tą różnicę, gdzie stosując cały czas nawożenie naturalne, całkiem już inaczej mi ta ziemia się rozsypuje, już całkiem inaczej uprawia. Mimo że maszyny, technologia, wszystko jest zastosowane identyczne na tym pana Rysia polu niż na moich polach. Tylko właśnie ja od lat stosuję gnojowice po ferment itd. itp. No tutaj u pana Rysia, z tego co pamiętam, to głównie idzie nawożenie zwykłe, czyli no granulat i tak dalej, i innego typu specyfiki, czyli nawożenie sztuczne. I jednak jest różnica w strukturze ziemi w tym właśnie poprzez te właśnie nawożenie, bez dwóch zdań. No nie wygląda to za ciekawie, ale mówię, popaduje. Więc może po deszczu, jak trafię, formownica i ogień. Bo to, co poszło, ja mówiłem wcześniej, poszło w rydlinę, to jest ok. To, co było z wierzchu zmielone gdzieś na 17, może więcej centymetrów. Chociaż może i mniej. To poszło w środek rydliny, teraz obsypane jest takimi bryłami z zewnątrz. I to powinna formownica skasować. Ale jeszcze muszę coś zahaczyć. Póki jestem na polu, zobaczcie. To jest ta moja marna pszenica, która była taka malutka i późno siana, tak? Co siana była w błoto, w te wszystkie, no wiadomo co. Pamiętacie? Tam w oddali widać drugą część, a tam tą, która została totalnie już zalana, utopiona, że woda stała na powierzchni przez dłuższy czas, przez te duże opady. Pamiętacie? Jest kasowana, przesiana owsem. No i teraz tak. Na ten moment wygląda ona bardzo dobrze w tym miejscu. To jest pszenica oczywiście Provision, chyba, jak dobrze pamiętam odmianę, tak. No i wyrobiła się, bardzo dobrze się wyrobiła. Akurat tutaj, gdzie było to orane, uprawiane i tak dalej, no nie wytopiło jej. No niestety, w tamtej jednej działce no tak dolało wody, że wiecie, wysiadła. A teraz idziemy przez drogę na pszenicę takiego mojego znajomego, pozdrawiam oczywiście, który jest oporowym bezorkowcem. Oporowy bezorkowiec, który uprawiał to specjalnym, specjalistycznym agregatem do bezorki i siał tą pszenicę 4 dni później ode mnie. No i ziemia jest ta sama, bo tak jak mówię, to jest tylko raptem przez drogę.
No tu woda u niego nie stała. To był fakt, przyglądałem się temu uważnie, woda w ogóle nie stała, nic takiego tu nie było. Wyglądało to ładnie po uprawie, wręcz perfekcyjnie. No ale to czemu to tak? Jeszcze... No jeszcze co tu mogę pokazać i powiedzieć. No u mnie na orce nie udało się, bo zalało totalnie. Tu na bezorce udało mu się to posiać, zrobić. Tak jak tutaj przykładowo, tutaj za drogą. No ale... Tak więc polecam bezorkę. No i wracając do tego, jak już to u mnie wygląda na polu, to zobaczcie. Jak u mnie w ogóle to się rozsypuje. Zupełnie inaczej. No jest jak po strzale. To już jest wiadomo. Ale gleba wygląda całkowicie inaczej. Widzicie? To jest właśnie siła naturalnego nawozu. No i sobota. Kolega Szymon wydmuchuje się z kurzu. Tatę denerwuje, że kogut w padromie się nie włącza. A ja... O! Jest i stały bywalec kanału. A ja... Co ja teraz robię? Szukam sadzeniaków. Szukam gdziekolwiek, cokolwiek, aby dosadzić tylko ten kawałek tej działki. Sprzęt odstawiam na razie na bok. I myślę, że w ciągu 2-3 dni coś może znajdę, albo i szybciej. Zależy, zaraz będę rozdzwaniał, rozpytywał poznajomych. I jeżeli będę miał cokolwiek wsadzić, to oczywiście posadzę. No jeżeli nie, nie wiem. Zobaczymy, co z tym zrobię. I chyba to by było dzisiaj na tyle. Możliwości tej nawigacji są pewnie jeszcze dużo większe, tylko ja na razie nie podchodzę do tego. I na razie nie stosuję tego, to są wszystko po prostu no pierwsze akcje, pierwsze próby. Co do jeszcze większej ilości funkcji, będę tego stopniowo dochodził, będę to stopniowo sprawdzał, badał. Pewnie jeszcze chłopaki raz się pojawią i trochę mnie jeszcze doszkolą. No i powinno to robić, no zobaczymy za jakiś rok, dwa, co się będzie działo. Bo jak jest nowe, to wiadomo, wszystko jest ok. Ale zobaczymy właśnie po jakimś dłuższym okresie eksploatacji, co się też może wydarzyć. No szukam czegoś, żeby się przyczepić, ale na razie no nie mam. No. Na razie przyznaję, nawigacji jeden punkt, zero dla mnie. No i nie mam do czego się przyładować, choćbym bardzo mocno chciał. Dobra, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć.